Zobaczcie, ile jagód. Hej, hej. Dzisiaj zabieramy Was do lasu pod lądem. Przepiękny las, do którego wstęp jest bezpłatny dla tych wszystkich, którzy mają wątpliwości. Las jest piękny, prawie pusty. Podczas całego spaceru nie spotkaliśmy nikogo na naszej trasie, czyli nie ma zbyt wielu amatorów takich wycieczek. Jest przepięknie, jest świeże powietrze i można odetchnąć troszeczkę innym powietrzem niż w Londynie. Przepięknie, a za mną wszędzie jagodniki, czyli miejsca, gdzie na jesieni pewnie będą jagody. W ogóle cały ten las jest jak w Polsce. Chodź, Izbet. Podoba ci się w lesie? Nie jest zbyt rozmowna. No i jest moja pierwsza w życiu jagoda znaleziona w Anglii. Czyli już są jagody. Tu następna. Normalnie szok. A tu jest następna jagódka. Ja po prostu nie mogę uwierzyć, że w Anglii też są jagody w lesie. Cudne. A tutaj rododendron, który rośnie sobie dziko w lesie i wygląda przecudownie. Także jestem po prostu w totalnym szoku, że znalazłam jagody w angielskim lesie, ale teraz cicho. Bo w tym lesie, w którym jesteśmy, mieszkają leśni ludzie i to jest ich dom. A tam jest drugi dom leśnych ludzi, więc trzeba uważać, żeby im nie przeszkadzać. Ptaki śpiewają, psy biegają, a przed nami wielka góra do pokonania. Jak to w lesie. Się zmachałam. Ta góra jest całkiem spora. I właśnie mówię, że jeszcze trochę słońca i te wszystkie jagody będą dojrzałe. A jest ich tu mnóstwo. A Anglicy ich nie zrywają, bo nie wiedzą, czy są jadalne. Z czego korzystają Polacy. Bo my doskonale znamy jagody i nie boimy się ich zrywać w lesie. Ale wąwóz. Także jak to mówią, dla każdego coś miłego. I wąwóz, i las. I my sobie gdzieś tam idziemy i zobaczymy, gdzie dojdziemy. Tutaj widzę za mną jakaś polana. I góry. I na pewno przepiękny widok. Zaraz na pewno tam dojdziemy, jak nam się uda. Pachnie przepięknie. A właściwie może ja tam wejdę. Tu w lesie natknęliśmy się na taki domek, ale ja sobie pomyślałam, że tam właśnie, że ja chyba nie chciałabym mieszkać aż na takim odludziu. I taki przepiękny widok, jak się wychodzi z lasu. Pola, góry i angielskie urocze małe domki i nawet brzozy, jak w Polsce. I pole. Przepiękne są te domki angielskie. Też bym chciała sobie tak mieszkać na wsi, przy lesie. Nie wiem, gdzie jest ławka. Nie wiem. Zobaczcie, jakie piękne, dzikie dzwonki.
I tutaj taka wiejska droga i wejście do lasu. I właśnie tam po prostu wszędzie. A tutaj jest wejście do lasu. I taki ogromny, pewnie stary dom za mną. I zejście w dół. A dla wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy po tym lesie można chodzić, szukajcie takich znaków. To jest właśnie znak. Tutaj jest następny, troszkę zarośnięty. To jest znak, że jest to droga publiczna. I wszyscy mogą po niej chodzić. Czy to nie jest private land. No i właśnie my z tego korzystamy. I wędrujemy. I szukamy nowych szlaków nieodkrytych. W naszym hrabstwie Kent. Kent jest położony na południe od Londynu i jest uznawany za najpiękniejszą okolicę wokół Londynu i w ogóle w Anglii. Myślę, że się ze mną zgodzicie, że jest to przepiękny kraj, kraina, hrabstwo, województwo Kent. Słychać ptaki i powiem wam, że akurat w tym lesie, do którego dzisiaj trafiliśmy, naprawdę można kręcić jakiś, można sobie nakręcić jakiś horror, bo jest tu strasznie. Pies właśnie sobie założył czarne pęczoszki, czyli wlazła do kałuży i tak właśnie będzie wyglądać za chwilę, że strach patrzeć. Bardzo ładnie pachnie lasem. Co, banana? No niestety nie mamy koca. No i ruszamy w dalszą drogę. Tym razem w poszukiwaniu samochodu. Musimy znaleźć miejsce, w którym zostawiliśmy nasze auto. Mam nadzieję, że nie będziemy mieć z tym żadnego problemu. Wystarczy przedrzeć się przez te gałęzie i gotowe. Oho, pies, widzę, znowu pije wodę z kałuży. O matko, takie błoto. Ten las jest bardzo ciekawy, znajduje się mniej więcej 30 minut samochodem na południe od Londynu. I jak widzicie, jest całkiem pusty. Można sobie tu swobodnie pochodzić, pozrywać jagody, pooddychać świeżym powietrzem i pospacerować po burcie. Co robi? Wyłaź stamtąd! Kałuże. Wiecie co, faktycznie podniecam się tymi jagodami, ale naprawdę pierwszy raz widzę w Anglii jagody rosnące dziko, a nie rosnące w pudełeczku w supermarkecie. Jest tu ich naprawdę dużo. Także fajnie, że sobie tak rosną jak w Polsce. Gdyby ktoś szukał tego lasu, to ten las się tak nazywa. Tutaj jest cały plan, jest parking. Tych lasów jest naprawdę dużo, ale jeżeli chcecie odwiedzić właśnie ten, to tutaj jest nazwa i tak właśnie to wygląda. Polecamy.